No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a więcej niż w tytule za bardzo dodawać nie muszę. Wyprosiliście mnie na jednym z ostatnich streamów, żebym zrobił szczury na mapie Wondel. Ja się zgodziłem, zaraz zobaczycie jak to wyszło, a ja dodam jedynie, że to nie jest oficjalny powrót tej serii na kanał, ale taki materiał, w którym chcę zobaczyć wasze zaangażowanie i zainteresowanie tego typu formatem na kanale. Więc jeżeli chcecie więcej szczurów, teraz łapka w górę, jeżeli tych łapek będzie dużo, mam tutaj na myśli plus 500, to prawdopodobnie od razu pojawi się kolejny odcinek, a kto wie, może oficjalnie wrócimy z tą serią na kanał. To będzie Wondel, to będzie inna mapa, nie ma znaczenia, ważne jest, wiecie co, łapanie po prostu szczurasów. Także pozostaje mi was teraz zaprosić na legendarny materiał, bo każdy w tej serii, mimo że to jeszcze nie seria, jest po prostu legendarny. Miłego oglądania. Nóżki połamane po raz drugi. A to oznacza, że zaczynamy, moi drodzy, drugi mecz szczurów mapy Wondel. 69 miejsce, to będzie piękny mecz. Kakashi AWP Mi. Gracz myszkowy, to na pewno. No i zobaczmy, Kakashi jeszcze bez broni. Jest tutaj jakaś próba ostrzału z pistoletu, ale to nie wyjdzie ci, Kakashi. Musisz znaleźć jakąś spluwę. Jest! Jest Baspe w posiadaniach Kakashiego. Od razu wyrzuca też to, co znalazł innego. Minę tłumiącą. Tutaj jakiś Amo. Jest też KV Broadside, no i zobaczmy. O, widział chłopa. Nie widział. Oczywiście, że Kakashi akurat nie widział. Za wysoka czułość na myszce, to od razu widać. Lata mu, zahaczał ściany o wszystko. Oj, panie Kakashi, tutaj trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Trzeba coś zrobić. Ktoś się tu strzela, jest przeciwnik. O, powiem wam, że mocno go uratowało to, że miał tę pompę. Idealnie timingowo wylazł tutaj na obitego już zresztą rywala. On przed kimś uciekał. No właśnie, Kakashi totalnie zapomniał o tym, że ten koleś przed kimś musiał uciekać. Próba teraz... A co ty opierasz? Pompę! Chłopse, pompę oparł. Jeszcze se drona spalił. Ej, ktoś wchodzi w jego minę tłumiącą na górze. On tam chce wlecieć z dronem. Oznaczył kogoś w ogóle, what the fuck? Co tu się wyprawia? On sam nie wie, nie? O, no, będzie pojedynek. Oj, zabrakło ammo, ale to będzie frag. Ten koleś... Kakashi w tym momencie stwierdza, jaka ta broń jest zajebista, nie? On teraz se mówi, KV Broadside, najlepsza broń w grze. Szuka kolejnej ofiary. On znalazł metę na Wondel. O, przeciwnika masz przed sobą, stary. Jak z pompy, co ty, oszalałeś? O, nie wie czy zaufać tej lince. Tak, trzeba przeładować shotguna, dopiero wtedy wyjeżdżamy. Okej, no to się właśnie sam obijesz termitem, gratulujemy. Szczury mapy Wondel, w całej okazałości. Nie wiemy co się dzieje, nie wiemy na co patrzymy. Ale jest to po prostu fenomenalne do oglądania. Tu ci nikt nie wyjdzie tak z dupy. Wracamy na dół jednak, okej. Czyli obiliśmy się termitem tylko po to, żeby wrócić na dół. No okej. Dawaj Kakashi, dawaj, idź po zrzut chociaż, stary. Idź po zrzut chociaż. Chcemy zobaczyć, jaki jest twój wybór. No jak tam nie będzie strzelby KV Broadside na zrzucie, to ja nie wiem, stary. To chyba też będziesz płakał, nie? Dawaj po ten zrzut! On nie chce zrzutu! Zobaczymy chociaż, co na sklepie kupi. Nie, do sklepu też nie pójdziesz? Do krzaków po las! Widzowie, w ankiecie, w której do wyboru macie podniesienie własnego zrzutu, kupienie sprzętu na sklepie i wejście do krzaków, Kakashi to jest ten gość, który wybiera wejście do krzaków. Stary, zrobisz coś w tym meczu? Widzowie, za każdą sekundę, gdy Kakashi robi rzecz, po której każdemu z was ręce opadają przed monitorami, powinienem dostawać złotówkę. Bo to ja wam wynalazłem tego gagatka. Przeżyłeś, stary, przeżyłeś kolejną minutę. O, o, o! Ale dał, ale wyczekał. Ale to zrobił. Widzicie? Cierpliwość popłaca. O nie! To już na pewno weźmie. Mówiłem, to jest fanatyk KV Broadside. Wróciliśmy. Ale czemu RPK zamiast ISO? Nie dowiemy się, widzowie. Nie zadawajcie takich ciężkich pytań, okej? Okej, wysiadamy. Bilet skasowany. Wszystko gicik. Słyszy wroga obok siebie. Było słychać kroki, chyba u góry. Idziemy... No, jesteśmy w swoim miejscu, na śmieci. Poszedłeś na śmieci, stary. Nie chcę ci nic mówić. Chmura gazu.
Ale to, że akurat poszedłeś na śmieci, nie może być przypadkiem. Kakashi pokazuje, co można osiągnąć. No i wracamy na śmieci. No witamy w domu, Kakashi, witamy. Oj, oj, teraz będzie trzeba coś pokazać, Kakashi. Bożeś, kurwa, pokazał. Żegnamy Kakashiego, witamy Gaso26. No ten przynajmniej biega, nie? Ten przynajmniej biega. Lutuje, nie wiem po co ci lutowanie na tym etapie. No maskę byś mógł znaleźć, nie? Reset taktycznego sprintu. Nie no, tutaj mamy Ogara. Tu mamy Ogara, tu jakieś zwłoki. Ale Gaso nieprzerażony, po prostu biega jak u siebie. On jest u siebie. Tutaj jest prawdziwy szczur. Gaso nam znalazł prawdziwego szczura. Co tam się działo? System trofi, siedzenie na jakichś komodach. No Gaso, musisz wyjaśnić tego szczura, dawaj. Cały czat ci kibicuje, cała Polska Warzone'owa za tobą stoi teraz. Gaso, dawaj, musisz tego szczura się wyzbyć. Dawaj Gaso, cała Polska Warzone'owa ci kibicuje. Wleć w niego, jesteś lepszy. Ej, to jest próba jak z Warzone 1! Gracz Gaso, serduszka dla Gaso. Nie no, poezja Gaso. Gaso gra w Warzone 1, on używa Steamek jak w Warzone 1, to jest piękne. What? Ja pitole, ale mógł być niefart. Na szczęście udało się. Ale skąd się tutaj wziął ten tapczan? Ale ja już kibicuję Gaso, nie? Gaso gra w Warzone 1, to jest piękne. On gra w Warzone 1, tylko w Warzone 2. Dobra, Gaso, cała Polska Warzone'owa ci kibicuje. Pamiętaj, zagraj to spokojnie. Zajmijmy jakiś dach, bardzo dobrze. Zajmijmy jakiś dach, na prawo. Oj, tu widać laser. Nie, nie, Gaso, nie masz maski. Uciekaj, uciekaj, okej, wyjdzie, tylko na lewo do wody, tam przy wodzie, bardzo ładnie, pięknie, Adamek leży, Tomasz Adamek znowu leży w oktagonie, teraz jest wczesna lotacja, ale nie masz maski na to, szkoda, szkoda, on kuma, on wie co jest 5, podoba mi się Gaso, teraz wie gdzie powalił Adamka, będzie próbował to wykorzystać, tę informację, wszyscy muszą do niego podejść, tutaj górę jakbyś zajął stary, dawaj tą linką do góry. No właśnie, bo tu będzie ciężko ich tak wyjąć. A boję się stary, że ci wyleci trzech przed ekran i... któryś się zabije! Let's go! Ledwo co, ale jest! Uciekaj, uciekaj, bo cię... Nie, co jest? O, mało brakowało. Oh my god, ten cancel reload prawie nam zabił przyjaciela. Dalej Gaso żyje. 6 fragów. On to robi! Tak! Meta z Warzone 1! Let's go! Meta z Warzone 1 zawsze działa. Masz Steamy, stary. Pięknie, pięknie to robisz, Gaso. Pięknie wykorzystujesz otoczenie. I zakrzew. Zajebiście. Zajebiście to Gaso zagrał. Uciekł z tej fatalnej sytuacji. Teraz fajnie, jakby się zaczęli strzelać, te chłopy. Między sobą, żeby Gaso mógł tutaj wlecieć na trzeciego. Próbuje się wcelować. Szuka tych rywali. Strefka nie oddaje. Let's go! Arxigos, to jest ostatni! Let's go, Gaso! Zasłużone, pięknie, pięknie. No i da się. Znowu 69 miejsce, słuchajcie, no to nie jest przypadek, nie? The Rockstar 2406, mamy prawdziwą gwiazdę rocka na start. The fucking Rockstar. O, Rockstar zlokalizował pomarańczową skrzynkę. Zobaczmy, czy mu odda. O, tak ufał. To jest dobry dropik, złota maska. Rockstar ustawiony na start. Gwiazdy rocka mają lepiej w tej gierce, najwidoczniej. Zobaczmy. Niestety, może mają lepiej, ale niekoniecznie potrafią to wykorzystać. Rockstara już nie ma, mamy za to Alexa Vipa 9.3. Można by rzec, że ta miejscówka oddaje. Zobaczcie w ogóle, ile tutaj jest skrzynek złotych. Co jest? Rockstar opuścił grę, niestety. Komunikat w lewym górnym rogu jest bezlitosny dla gwiazdy rocka. Zakończę udział w tym meczu. Rockstara już z nami nie ma. Nie wrócimy do niego. Więc skupmy się na Aleksie Vipie, który nie może się zdecydować, co wziąć. AK-56 i snajperka. To jest jego wybór na ten moment. No i zlokalizował wroga, czy nie? Czy ty jesteś ślepy? Nie, dobra, zlokalizował. Będzie próba głowy. Oj, ale to stary było 1000 km od głowy. To nawet przy głowie nie stało. Bardzo niecelny strzał w stronę Aleksa Vipa. No i wracamy do lutowania. A wiecie, zawsze mnie to zastanawia. Dlaczego ludzie oddają strzał, zdradzają swoją pozycję, a potem jak gdyby nigdy nic, lutują. Ale teraz se znalazł spota. Że to ci nic nie da, stary. Ty z tej snajperki go nie zabijesz na strzała. O! No i teraz będą problemy, bo wróg by... O! No i przespałeś, kolego. Przespałeś moment.
Nie. Słuchajcie, jeżeli Alex VIP zabije jeszcze kogoś w tym meczu, giftuje 5. Nie, nie, cofam. Nie liczy się, widzowie. Nie liczy się. Bo chciałem dopowiedzieć ze snajperki. Ze snajperki, wierzycie mi? Nie ma opcji. Miało być ze snajperki. Jeżeli Alex VIP zabije kogoś ze snajperki w tym meczu, to giftuje 5. Stary, ty go tak nie zabijesz tym moździerzem. Mamy podjazd. Zmienię na MP5 i... Nie no. Potężna kierownica, nie? Potężna kierownica. Gracz Rainbow Six, tak, też mi się wydaje. A za to mamy Magnusa Bolera, który ma 7 fragów dla odmiany. Jest to więc jakiś demon. I potencjalnie, no dawaj, puszuj go, zbiłeś go do zera, stary. Nie wykorzystał momentu na pusha. Ale spokojnie to Magnus wyczekuje. Jezus, jaka tu jest cierpliwość, widzowie. Czemu kewów nie zakładasz w biegu? Kliknij przycisk od kewów. Biegniemy w nieskończoność. Trafił w międzyczasie na gościa, co jest? Jeszcze to mu przyniosło 9 fraga. No, bez kitu, bieg jak po piwo, nie? Bieg jak po piwo. 9 fragów to jest dużo. Przeciętny gracz nie robi w ogóle tyle fragów, więc Magnus Boler prawdopodobnie robi swoją życiówkę w tym meczu, więc no, ja myślę, że mu teraz serce mocniej bije. Totalnie nie śmiejąc się, mówię na poważnie, że Magnus może swoją życiówkę robić w tym meczu. Tym bardziej, że tutaj będzie 10 frag zaraz. Oj, nie skupię się na dobijaniu. Zabrali mu fraga, ale nie fart. Koleś mu zabrał 10 fraga. W takim momencie, teraz push. Chce się zemścić. Oj, nie zauważył gościa. Teraz, tu jest dwóch. Co tu się dzieje? Wszyscy tu łażą na kucaka. Nikt się nie może zabić. Magnus dalej żyje, ale nie ma kewów. Sytuacja jest tragiczna, chyba że tu znajdzie. Znalazł kewy. No, myślę, że teraz to może mu pozwolić tutaj jeszcze coś ugrać w tym meczu. Bo bez tych kewów byłoby tutaj ciężko, bardzo ciężko. A tak to widzicie, od razu zyskał pewność siebie. Wraca do góry. Prawo na daszku, nie widzisz, Magnus? Prawo na daszku, za tobą! What the fuck? Stary, obróć się! Czajcie, że on tu jeszcze 2 fragi wyciągnął? Będąc 5 minut plecami do 2 wrogów? Nie dowierzam, ale Magnus leci po życiówę. To już na pewno będzie życiówa w tym meczu. Stary, nie, ty się nie skupij na lutowaniu, ty śrubuj ten rekord. No... What? Mamy jeszcze 25 w sektorze. Magnus, ja nie wiem jak on tak długo żył i opuszcza grę. Magnus, ty legendo. Co ja mogę więcej powiedzieć? Legendy tworzą się na naszych oczach. CG bawi się drzwiami, ale Magnusa wygięło. Patrzcie po tym wszystkim, jak go wygięło, nie? Wow. A tu jak Filip z Konopi wyszedł kolejny. Co to jest w ogóle za miejsce? Tutaj padło chyba 10 typa, nie? Ten też nie wie, co się dzieje. Jest tak obsrane, bo już tutaj tyle trupów widzi. Tyle widzi kul po strzałach. Wow. Jestem w ciężkim szoku, co my tutaj zobaczyliśmy. To jest jakaś klatka śmierci. Ale emocje, widzowie. CG nie zamierza się ruszać z tej klatki. On wie, że ją zdobył. On wie, że ona sama w sobie daje mu ogromną tutaj przewagę. Cokolwiek by się tutaj nie pojawił, CG jest przygotowane. Ja pierdzielę, jaka to jest cierpliwość. Koleś się nie ruszył od 3 minut, nie? Słyszy strzały za sobą, on się dalej nie ruszy, nie? CG w końcu się ruszył. Niesamowita sprawa. Uuu, co teraz? CG żyje. Nie żyje. Cikery, dzięki bardzo. Stary, cofnij se streama. Ja ci tylko dam małą wskazówkę. Cofnij se streama, zobaczysz, co się będzie działo od przyszłego tygodnia. 18 fragów! No to moi drodzy, jeżeli wcześniej żartowaliśmy ze Wsowa, to mamy kontendera do Wsowa. No i będzie 19 frag. Będzie 19... Jezus! Coś ty zrobił, jak on zdobył 18 fragów? Ta zagadka pozostanie z nami do końca. Jak on zdobył 18 fragów z takim aimem? Co ja właśnie zobaczyłem? Wutert z 5 fragami, słyszy chyba wroga nad sobą.
Nie wiem, czy tak było, czy nie. Wróg jest chyba za nim, prawda? Czy nie? Sam nie wiem. Wutert w ogóle nie patrzy na plecy. Tylko przed siebie, jakby... No i był koleś za nim, dobrze słyszałem. Wow, on wybrał Link. Nie, on już do góry polej... To się nie dzieje, nie? Zrobił to! Zrobił to Wutert!